Witam, z tej strony Gro. Chciałem was poinformować, że materiał podzielony będzie na chaptery. Jeżeli wam się spodoba moje małe dzieło, to ucieszę się, jak napiszecie komentarz z opinią i zostawicie łapkę w górę. Pomoże mi to dotrzeć do szerszego grona widzów. Z góry dziękuję i... zapraszam do oglądania. Zasady są proste. Załatwiasz swoje, spełniasz wymóg na dane 3 dni i lecisz sprzedać złom do względnie bezpiecznej strefy. Na Gordiona, gdzie rezyduje firma. Dostajesz kaskę na romantyczny stół. Ej, chodźcie zobaczyć, kupiłem prezent! Lecę. Wszyscy na statek! Wow, ale super! Widzisz? Fajnie, co nie? 120 zł raptem! Nowy, wyższy wymóg do spełnienia i lecisz dalej podbijać świat. No ale wszystko co dobre w końcu się kończy i na przykład ze statkiem pełnym złomu niechcący cała twoja ekipa padnie. I co wtedy? No nic takiego, prócz tego, że wszystko tracicie. Później dochodzi do pozbycia się niesubordynowanych pracowników w stylu Gra przebijająca sprzedażowo i fanowo kolosę, jakim jest Activision, jest zjawiskiem przyjemnym dla oka i dla serduszka. W szczególności, gdy gra ta jest robiona przez jedną osobę, która robi to z pasją. Tym właśnie jest Lethal Company, która podbiła serca milionów graczy na całym świecie, w tym moje. Jest w przystępnej cenie, pójdzie praktycznie na ziemniaku, co za tym idzie, jest łatwo dostępna. Ale czy ten hype jest zasłużony? Tak! Jeszcze raz tak! O kurde mon, jak ja się w tym świetnie bawię! Jak pierwszy raz odpaliliśmy to z Bloodim i ekipo, nie miałem nawet pojęcia, że nie będzie to kolejna z szybkich gierek do obczajenia i zapomnienia. Dawno się tak dobrze nie bawiłem! Co się na to składa? Głównie nieprzewidywalność gry i przeciwników. Czułem taki fan, jakbym pierwszy raz grał w Minecrafta i poszedł w nocy na zewnątrz do potworków. A to o czym świadczy? Zaczynając od zapadających się mostów. Jedną rzecz, a później wystarczy, tyle wystarczy. Tak, dokładnie. Myślę, że dniówka wyrobiona. Kończąc na skręconym karku przez kwiecistą czarną bestię zakradającą się od tylca. Gra z pozoru niepozorna i prosta. Ale właśnie diabeł tkwi w szczegółach. Bowiem gra ta ma lore, dosyć niepokojący lore, i ja wam to przybliżę, ale o tym później. Także witam was w firmie! Śmiertelnej firmie! Na wstępie omówmy sobie wnętrza, w jakich przyjdzie ci pracować. Pierwszym i najbardziej pospolitym typem wnętrza jest placówka, która przypominać wam może nieco to, co widzieliście w SCP, czyli surowe betonowe ściany, stalowe mosty, poręcze i schody. Jest tu mrocznie, czuć to, że zostały opuszczone wiele lat temu. Sprzyjają one zasiedleniu się wielu robalo-podobnym kreaturom, ale nie tylko. Znaleźć tu możemy artefakty przeszłości, zaczynając na mało wartościowych blachach czy śrubkach. Kończąc na generatorach mocy zasiadających placówki mimo tylu lat bez obecności człowieka. Posiadłość. Miejsce to wywołuje niepokój nie przez to, że jest creepy, a bardziej tym, że wydaje się przytulne. Daje taki klimat, jakby zaraz w którymś z pomieszczeń miał siedzieć człowiek. Jak tak sobie pomyślę, to w sumie to też byłoby przerażające. No cóż, placówka dawała ten klimat opuszczenia. A tutaj? Palące się kominki, kuchnie, lampy, dzieła sztuki ukazują, że miejsca te służyły stricte jako miejsce życia dla ludzi. Ciekawe, co ich spotkało i gdzie teraz są. Zacznijmy od pogody, która może panować na księżycach. Najmniej krzywdząca jest chyba mgła. Nic nie widać, błądzisz jak dziecko we mgle. Warto mieć na statku klakson, by jeden z was pomagał w nawigacji. Nada się też walkie-talkie. Deszczy. Mapa będzie miała na sobie takie jakby ruchome piaski, które z przyjemnością przygarną cię w swe podmokłe oblicze. Jedyną opcją ucieczki z tego miejsca jest teleport. Ewentualnie jak ci się przyfarci i wykażesz się refleksem, to wybiegniesz z tego bez szwanku. Posiadanie sprinta jest wymagane.
Powódź. No tutaj to już wyższa poprzeczka. Działa to tak, że jak przylatujesz na planetę, to jest częściowo zalana i cały czas pada deszcz. Co za tym idzie? Im dłużej siedzisz w budynkach, tym coraz bardziej i bardziej zalewa się mapa. Pomyślisz sobie, no i co? Przecież se wypłynę. No nie, nie, nie i koniec. Niczym Power Armor z Fallouta lecisz na samo dno. I po czasie miotania się, jak pingwin, padasz. I wypływasz jak szef totalny na powierzchnię, z pupcią do góry. Burza. No tutaj to pamiętaj o jednym. Jak ci coś brzęczy, to wywalaj cały złom, bowiem walą tu pioruny. Oj człowieku, śmiem powiedzieć. Tutaj macie przykład, jak tego nie robić. No czemu to tak losowo O, ładne. Sprzedajmy to. Wladi, Wladi, weź to. To jest chyba Prócz uderzania w metalowe konstrukcje, zdarzają się też losowe grzmoty, które jak pewnie się domyślasz, mogą też trafić ciebie. Także jeżeli jesteś pechowcem, no to adieu. Zaćmienie, cholerne zaćmienie. Równie dobrze możesz wcale nie wychodzić na zewnątrz. Jak jeszcze na Experimentation masz jakieś szanse na unikanie przeciwników, tak? Na innych planetach, gdzie respią się po dwa typy. Jego mościów. Równie dobrze możesz sobie wskoczyć do tej słynnej wody. Psy słyszą, giganci widzą. Pamiętaj te słowa. Z plusów mogę śmiało przyznać, że podczas zaćmienia muzyczka, która przygrywa wraz ze zmianą kolorystyki świata, daje takie poczucie, jakby sam księżyc zadawał ci pytanie. Dlaczego tu jesteś, biedna duszyczko? Dlaczego chcesz zginąć? Księżyce podzielone są na trzy kategorie. Łatwe, średnie oraz trudne. Zacznę od tych łatwych i później przejdę do tych trudniejszych. Korzystając z terminala, wyczytać możemy, że... 41 Experimentation. Poziom trudności B. Opuszczony. Warunki. Suchy z gęstą mgłą i mało zdatny do zamieszkania, głównie przez artefakty przemysłowe, czyli w skrócie przez ludzi. Historia. Nieodkryty od dłuższego czasu ze względu na bliską orbitę wokół gazowego giganta Big Green. Wydaje się, że był używany w tajemnicy. Fauna tu jest zdominowana przez kilka gatunków. Tutaj macie listę przeciwników i szanse na ich spawny. Nie będę tego czytał przy każdym z księżyców, ponieważ no... mija się to z celem i opowiem wam o przeciwnikach nieco później. Pogoda bywa tutaj naprawdę różna. Zaczynając od czystego nieba, lecąc przez deszcz, burzę, mgłę, powódź oraz zaćmienie. Po wylądowaniu wita was surowy, piaszczysty krajobraz z opuszczonymi, na miarę Mad Maxa, rdzewiejącymi już budynkami. Przed wejściem stoi stary, opuszczony pociąg. Ogólnie atmosfera jest raczej przytłaczająca. Jeżeli wejdziecie po drabinie, macie w sumie dwie opcje. Iść w lewo bądź w prawo. Na lewo czekają na was drzwi pożarowe, a z prawej strony drzwi główne. Jako ciekawostkę mogę napomsknąć o tym, że istnieje szansa na to, że brama przed głównym wejściem się zamknie. Co spowodowuje, że waszą jedyną szansą na ucieczkę są drzwi pożarowe, ewentualnie teleport. Jak to aktywować takie spadanie tej bramki? A chodźcie w kółko, to zobaczycie. 220 Assurance. Poziom trudności D. Opuszczony. Warunki. Zbliżone do swojego bliźniaczego księżyca 41 Experimentation z dodatkiem bardziej poszczerbionego i górzystego terenu. Został odkryty niedługo przed 41 Experimentation. Fauna. Ekosystem wspiera terytorialne zachowania, co za tym idzie, na zewnątrz będzie więcej potworów. Tutaj po wylądowaniu przywita nas klimat, werble proszę, również pustynny, z taką różnicą, że otaczać nas będą wzgórza, skały i tym podobne. Tutaj też śmiało można porównać to do Mad Maxa. Rozrzucone po górach industrialne artefakty przeszłości, po prawej stronie, jak sobie przejdziecie przy kamieniach, znajdziecie sobie wejście pożarowe. Idąc teoretycznie tak samo, tylko że w lewo znajdziecie wejście główne. No i w sumie mogę wam o tym miejscu powiedzieć tylko tyle. Pogoda w sumie bez zmian, z takim wyjątkiem, że nie może być tu mgliście. Ale to chyba zrozumiałe, biorąc pod uwagę labiryntową budowę tegoż to miejsca. 56 wał. Poziom zagrożenia C. Ostatni z księżyców leżących w kategorii łatwe, wał wyróżnia się na tle naszej pustynnej dwójki, będąc ich przeciwieństwem.
jest opuszczony. Warunki. Wilgotny, nierówny teren, tętniący życiem roślinnym. Historia. Wygląda na to, że wał był zamieszkany przez kilka kolonii na swoich kontynentach, ale obecnie nie ma tu żadnych oznak życia i stały się one jedynie tajemnicą. Fauna. Różnorodna, pełna roślinności, konkurencyjny ekosystem wspiera agresywne formy życia. Lądując na Wowie, od razu rzuci wam się w oczy to, jak gęsto zalesiona jest ta mapa. Mimo że ogranicza to widoczność i sprawia, że za pierwszym razem łatwo jest się zgubić, to zaufajcie mi, przydadzą wam się te drzewka podczas nocy. Kierując się do wejścia, rzuci wam się w oczy to, że są tam dwa mosty. Jeden betonowy z lewej oraz stary, podniszczony, stalowy z prawej. To już od was zależy, czy jesteście na tyle odważni, żeby spróbować biegać po tym kruchym moście. Nasza przechadzka ucieczkowa zakończyła się właśnie tak. Jedną rzecz, a później wystarczy, tyle wystarczy. Tak, dokładnie. Myślę, że dniówka wyrobiona. Także ten, betonowy, bezpieczniejszy. Ale jest też tą dłuższą drogą do statku. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, co znajduje się pod mostami, to rzuci wam się w oczy wejście ewakuacyjne, do którego z łatwością możecie się dostać, ślizgając się po skarpie w dół. O wyjście się nie martwcie, bo wystarczy iść w stronę Pordzewiałego Mostu i wskoczyć sobie jakby nigdy nic. Na Księżycu tym pogoda jest taka sama jak wszędzie. Z takim wyjątkiem, że nie może padać tu deszcz. Jak już leci, to od razu zalewa, czyli staje się powódź, tak? No co po raz pierwszy prawdopodobnie spotkacie nowego przeciwnika, jakim jest Forest Keeper, aka leśny opiekun, który w przeciwieństwie do psów widzi. Jedyną szansą na przejście obok takiego dziada jest chowanie się za drzewami, więc pamiętajcie następnym razem, gdy go spotkacie, po prostu kucajcie i się chowajcie. 21 offense, czyli pierwszy z dwóch księżyców znajdujących się w kategorii średniej. Wyróżnia się tym, że nie latają tu żadne insekty, pokroju szarańczy wędrownej i innych tych cholernych pszczół. Poziom zagrożenia B. Opuszczony. Warunki. Uważa się, że oddzielił się od swojego kuzyna 220 Assurance, bowiem offense charakteryzuje się podobnymi warunkami i ukształtowaniem terenu, ale różni się ekosystemem. Historia. 21 Offense jest klasyfikowany jako księżyc asteroida i wydaje się, że nie istniał samodzielnie od kilkuset lat. Artefakty industrialne doznały obrażeń. Mówi się, że zostały zbudowane długo przed oddzieleniem się Offense'a od Assurance'a. Fauna. Kompetytywny i surowy ekosystem wspiera agresywne formy życia. Podróżujący na 21 Offense powinni wiedzieć, że nie jest to miejsce dla osób o słabym sercu. Nie powiem niczego ciekawego o tym terenie, prócz tego, że możecie tam latać sobie po rurach. Wygląda praktycznie tak samo jak Assurance, z taką różnicą, że żeby dostać się do drzwi pożarowych, trzeba pokombinować albo bawić się drabiną wysuwaną. Najpewniej właśnie tutaj spotkasz cewkogłowego, gdyż ma tutaj największą szansę na zrespienie się. Ej, koledzy, na dole jest mina! Jest dużo gorszego! Pogoda jest taka sama jak na Assurance, wykluczając też przy tym mgłę. 61 March. Poziom zagrożenia B. Jest drugim księżycem z kategorii średniej i zarazem ostatnim. Jest opuszczony. Warunki. Na Marczu stale pada deszcz. Jego teren jest bardziej ekspansywny. Historia. Ten księżyc zazwyczaj jest pomijany ze względu na jego bliźniaczy księżyc Wał. Fauna jest różnorodna. Po wylądowaniu wita was leśny teren, bajorko na środku, do którego przez nie uwagę bardzo łatwo wpaść, oraz kilka błotnych zapadni rozrzuconych wokół mapy, które przygarną niefortunnych śmiałków, którzy zawędrowali nie tam, gdzie trzeba. Na planecie tej też prawdopodobnie spotkasz po raz pierwszy jastrzębio pawiana. Wyróżnia się tym, że ma najwięcej fire exitów spośród wszystkich pozostałych księżyców. Ma ich aż 3. Jest to osobiście jeden z moich ulubionych księżyców do lądowania. Pomyślisz sobie, no ale dlaczego?
Albo masz dosłownie po lewo pierwsze wejście, które jest fire exitem. Idziesz sobie prościutko tam od lewej strony, omijając bajorko, masz kolejny fire exit i na samym środku masz główne wejście. Żyć, nie umierać. Wnętrze budynków na tym księżycu jest porównywalne z komplikowaniem do tego ostatniego z księżyców w kategorii trudne. Więc no, są plusy, są minusy tego miejsca. Pogoda tutaj też nie różni się jakoś znacznie, z tym wyjątkiem, że nie ma tutaj deszczu. Jak z grubej rury, to z grubej rury i po prostu od razu nastaje powódź. 85 rent otwiera początek kategorii trudne. Są to księżyce płatne, ale wiąże się to z tym, że przedmioty, które tam będziesz znajdować, są po prostu bardziej wartościowe. Spotkacie tutaj częściej lampy, obrazy i tym podobne. Poziom zagrożenia A. Opuszczone. Warunki. Jego planeta krąży wokół białego karła, co stwarza nieprzyjazne i zimne warunki. Ciągłe zamieci śnieżne ograniczają widoczność. Historia. Kilku znanych podróżników zaginęło na tym księżycu, dając mu pewną reputację. Znalezienie ich ciał jest mało prawdopodobne przez warunki panujące na planecie. Fauna. Niskie szanse na kompleksowe życie. Pierwszy raz przywita nas zimowy klimat z zamiecią, pozbawiającą nas widoczności i teoretycznie słuchu. Warto wyekwipować tu walkie-talkie. Jedyna opcja nawigowania się w tym nieprzyjaznym środowisku jest podążanie za latarniami rozstawionymi tak, by zaznaczyć drogę do głównego wejścia. Jeżeli ufacie swojej orientacji, możecie też skręcić w lewo i odbić do drzwi przeciwpożarowych. Miejsce to różni się wnętrzem. Tutaj najprawdopodobniej po raz pierwszy zobaczysz posiadłość. Prócz burzy i zaćmienia nie widziałem tu żadnej innej pogody. 7. Dain. Poziom trudności S. Jest drugim księżycem z kategorii trudne. Jest opuszczony. Warunki. Opis jest taki sam jak w przypadku Renda, czyli jej planeta krąży wokół białego karła, co stwarza nieprzyjazne zimne warunki. Ciągłe zamieci śnieżne ograniczają widoczność. Tak samo jak tam, zginęło tu kilku sławnych podróżników oraz tak samo raczej nie ma szans na istnienie kompleksowego życia. Różni się od Renda tym, że może na nim wystąpić powódź, mimo ciągłej zamieci. Ponownie przyjdzie nam borykać się ze słabą widocznością i problemami z dźwiękiem. Dain ma względnie lepszy lód niż Rend, czyniąc go bardziej opłacalnym. Aczkolwiek występuje tu też więcej działek i min. 8. Titan. Ostatni z trudnych księżyców z trudnością S+. Jest opuszczony. Warunki. Zamarznięty, skalisty. Ten księżyc był miejscem wydobycia surowców. Łatwo się tu zgubić. Historia. Wygląda na to, że ten księżyc był miejscem wydobycia surowców. Łatwo się zgubić w tym industrialnym kompleksie. Jest wiele wejść rozciągających się po krajobrazie. Fauna. Niebezpieczne byty rzekomo rezydują w łączeniu tutejszych tuneli. Spotkacie tu dziady do orzechów i pajace z pudła. W ilościach hurtowych. Lądujesz i praktycznie od razu zauważasz wejście. Tutaj jest łatwo wejść. Naprzeciw statku masz schody prowadzące w górę, no i w sumie fajnie. Obok wejścia dosłownie na lewo masz drzwi pożarowe. Fajną taktyką jest zrzucanie przedmiotów na dół, by sobie je zebrać później podczas spierniczania. Potwory niestety mogą chodzić po schodach, wspinać się i łaskotać się po pleckach. Kosztuje najwięcej, ale najłatwiej się też na nim dorobić. Ma największe wnętrze spośród pozostałych. Pomyślicie sobie, no, lepiej być nie może. No i tutaj jest pewien haczyk. Jeżeli zapłacicie za dziada 700, no to w teorii nie warto od niego odlatywać. Ale co jeśli trafi się wam zaćmienie? No i tutaj Tytan ma pewną bolączkę. Jest mały. Bardzo mały. Praktycznie nie ma szans na schowanie się przed ślepymi psami i leśnymi opiekunami. Ta, mamy tutaj pełen zestaw. Pogoda występująca na Titanie to burza, mgła oraz zaćmienie. 71 Gordion z wdzięcznym dopiskiem Company Building, czyli budynek firmy. Jedyna planeta, na której warunki pogodowe nie ulegają żadnym zmianom. Nazwę to miejsce betonowym klocem na środku oceanu. Miejscówka ta jest opuszczona, nie licząc rzecz jasna ośmiornico kreatury za ścianą, ale o tym i o wielu dziwnych rzeczach znajdujących się na tym księżycu powiem nieco później.
Bestiariusz podzielimy sobie na trzy części. Pierwsza o stworzeniach zewnętrznych dziennych, druga o stworzeniach zewnętrznych nocnych oraz trzecia o stworzeniach zamieszkujących opuszczone budynki. Wszystkie informacje, które wam przekażę, oparte są na podstawie bestiariusza Sigurda oraz na podstawie moich własnych doświadczeń i przygód. Circuit B, albo pszczoły obwodowe, są to najprawdopodobniej jedne z najbardziej nerwowych stworzeń, jakie spotkacie. Dziadostwo jest naprawdę agresywne i broni swojego ula, który możecie zebrać i sprzedać za całkiem pokaźne sumki, czyli koło stówki. Zazwyczaj wiąże się to z utratą jednego z waszych, ale czasami warto poświęcić słabsze ogniwo w imię dobra. Jest też taka taktyka dla tryhardów, dzięki której możecie je zebrać solo. Podbiegacie do takiego ula, agrujecie pszczółki i gdy one zaczynają do was lecieć, obkrążacie je naokoło, zabieracie ul, no i biegniecie w stronę waszego statku. Później, jeżeli uda wam się odłożyć taki ul na rampę, możecie śmiało z nim odlecieć. Pszczółki was po prostu nie dogonią i będziecie mogli schować ul do środka. A oto co ma do powiedzenia o pszczółkach bestiariusz. Nazywane są one również pszczołami czerwonymi. Są one owadami latającymi rodzaju apis i są one związane z pszczołą miodną. Są owłosione, czerwone i mają dwie pary skrzydeł. Podobnie jak ich przodkowie, znane są z inteligentnego ulowego zachowania, budowania uli, w których jest miód. Różnią się tym od naszych lokalnych pszczółek, że wolą budować gniazda na ziemi, byś się w takowe wpierniczył. A co się dzieje, jak wpadniesz w takowe? Wszystkie opuszczą gniazdo i lecą za szubrawcem, który zakręcił się zbyt blisko ula. Zostawiają tylko królową i trutnie w środku. Są takie odważne, gdyż są w stanie razić was ładunkami elektrostatycznymi. Najlepiej trzymać dystans. Z ciekawostek napomsknę tylko, że są w stanie wywoływać pożary. Występują na Marchu, Wowie, Asuransie i Experimentationie. Manticoil. O nich wiele nie powiem, prócz tego, że se latają. Wedle bestiariusza należą do rodziny krukowatych. Ich ciała są całkiem spore w porównaniu do ich wcześniejszych przodków i ich rozpiętość skrzydeł wynosi około 1,5 metra. Najbardziej charakterystyczną cechą tych ptaszorów jest zestaw czterech skrzydeł, w czym te tylnie służą do stabilizowania lotu, a przednie zapewniają większość siły nośnej. Ich krągłe ciała są żółte z czarnymi konturami wzdłuż tylnych piór. Żywią się owadami i małymi gryzoniami. Są inteligentne oraz społeczne. Nie stanowią zagrożenia, no chyba że liczymy wściekliznę, rubenchlorię i wirusa Pita. Występują na Offensie, Experimentationie, Assurance, Wowie i Marchu. Szarańcza wędrowna. Niegroźne insekty. Jeżeli widzieliście kiedykolwiek chmary muszek, komarów i innych tego typu rzeczy, to jest to coś w tym samym stylu. Tyle, że te uciekają jak w nie wbiegniesz. Ta, to są te robaki, które wystraszyły mnie wtedy przy wodzie. Myślałem, że mnie zjedzą. A oto bestiariuszowa wersja. Jest to gatunek konika polnego. W przeciwieństwie do niektórych gatunków nie jest uzależniony od skakania. Praktycznie cały czas jest w powietrzu i trzyma się w kupie. Niezależnie od tego, czy jest ich dużo, czy mało. Przyciąga je światło. Ziomeczki te pojawiają się jako climate giver na Experimentationie, Wowie, Assurance oraz Marchu. Bezokie psy. Jak nazwa wskazuje, nie mają oczu. Jest to prawdopodobnie, nie licząc pszczółek, jedyny byt, który może wbiec ci do statku i wszystkich zeżreć. Wiesz, jak bardzo masz przerąbane, jak nie wyłączysz walkie-talkie? Albo jak masz robota w ekwipunku? Dopiero jajca będą, jak na ciebie zaszarżuje. Jeden z najbardziej niebezpiecznych przeciwników. Połącz go z leśnym opiekunem i masz niespodziankę. I zabawę dla całej rodziny. Sigurd opisał je tak. Duży ssak z klasy Sabtivus. Jest zwierzęciem stadnym. Nazywa je się również oddychającymi lwami, breathing lions, ze względu na ich specyficzny dźwięk i dużą paszczę. Są łowcami wytrzymałościowymi i swój brak wzroku nadrabiają niesamowitym słuchem.
Istnieje popularny mit, że często mylą dźwięki wydawane przez nie same, co często kończy się walkami w ich własnych ekipach. Ich zachowania są bardzo unikalne. Rozbiegają się one po dużym terenie i w razie znalezienia ofiary ryczą, alarmując przy tym inne ślepaki. Psy te są głównie niebezpieczne w stadach. Same są niezradne i działają na domyślanko. Czyli jak wydasz dźwięk w jednym miejscu, możesz przekraść się do drugiego, a one bezmyślnie strzelą szarże tam, gdzie coś usłyszały. Występują wszędzie. Leśny opiekun. Albo gigant, jak wolicie. Są one wielkie i biegają tak, że na pewno cię złapią. Moja rada? Chowaj się. Nie pokazuj się, nie wychylaj, a może cię nie zeżre. Jak rozpoznać, że taki jegomość jest w okolicy? Tupie jak tyranozaur z parku jurajskiego. Będziesz wiedział, o co chodzi. Z notek wyczytać możemy, że wierzy się, że dzielą wspólnego przodka z Rapax folium, czyli z brakenem. Te behemoty są nazywane opiekunami przez wzgląd na to, gdzie zazwyczaj występują. Ich ciała pokryte są oznaczeniami przypominającymi oczy, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Pomaga im to głównie za młodu, gdy nie są tak zwinne. Ich skóra jest naprawdę unikalna. Jest z gęstego, albo raczej zwartego materiału, który staje się twardszy wraz z wiekiem gigantów. Wszelakie kolce czy narośla są rezultatem starzenia. Ich zachowanie porównać można do tego, jakie ma ludzkie dziecko w wieku 5 albo 6 lat. Zjedzą wszystko, co wydaje się ekscytujące. Nie wiem, czy wiecie, ale giganci wcale nie muszą wsadzać niczego do ust, ponieważ odżywiają się prawdopodobnie za pomocą czymś na zasadzie fotosyntezy. Niezależnie od tego, naprawdę niebezpiecznie jest je obserwować, więc chowanie się jest wymagane. Nie mogą wejść w ciasne pomieszczenia i generalnie są delikatne w kwestii niszczenia. Więc wystarczy, byś schował się w jakimś schronie albo statku. Występują na Wowie, Marczu, Rędzie, Tytanie, Dajnie, Ofensie oraz Ashuransie. Ziemny lewiatan, a.k.a. Robal z Duny. Co mam wam powiedzieć? Wielki robal wyskakujący z podziemi, wciągający wszystko, ale to wszystko, co się pojawi na jego drodze. Tak? Leśnych opiekunów też. Co to? Ziemski lewiatan należy do rodziny Pistiolidae, czyli pijawek. Jest jednym z największych bezkręgowców występujących wokół mgławicy Tistle. Jest jednym z największych bezkręgowców występujących wokół mgławicy Thistle, czyli w sumie mgławicy Oset. Żadnego nigdy nie schwytano, co za tym idzie, niewiele wiadomo o ich biologii. Wygląda na to, że jest to drapieżnik. Spekuluje się, że zakupują się nawet na głębokość 40 metrów pod ziemią. Odkryto to dzięki niesamowitym tunelom, które po sobie zostawiają. Wykrywają nawet najmniejsze wibracje, dlatego zaleca się pozostawać w bezruchu. Nie. To jest mit. Jak usłyszysz, że taki dziad kopie, zawracaj, a może przeżyjesz. Występuje wszędzie. Babunhok, czyli małpa, ale taka ptak, bo na polskie wychodzi pawian jastrzębi. Moje pierwsze spotkanie z tym gagatkiem skończyło się okładaniem go przeze mnie łopatą, ale koniec końców i tak mnie zeżarł. Sigurd pisze, że pawiany jastrzębie są naczelnymi z rodziny Cercopithecidae. Jeszcze trudniej to napiszcie mi. Ja pierniczę. Czyli należą do rodziny małp Starego Świata. Są przygarbione, ale mimo to osiągają one przeciętnie 2,5 metra wysokości. Ich łby są kościste, z ptakopodobnymi dziobami, które służą do ranienia i żywienia się ofiarami. Ich rogi wykonane są z keratyny zamiast kości, w przeciwieństwie do reszty czaszki. Nie posiadają unerwienia ani naczyń krwionośnych. Pawiany często łamią swoje rogi podczas atakowania i są one w stanie odrosnąć w przeciągu miesiąca. Nazwę swą po części zawdzięczają również swoim dużym skrzydłom, które o dziwo nie służą do latania, tylko do zastraszania i ochrony przed żywiołami. Największym zaobserwowanym stadem było 10 pawianów jastrzębich. Są terytorialne i większość ich zachowań wiąże się z zastraszaniem ofiar i pokazywaniem, że są większe. Stają się one kolekcjonerami, gdy znajdą błyszczące bądź kolorowe przedmioty. Używają później tych rzeczy do
oznaczenia swojego terytorium. Zazwyczaj są one nieśmiałe i nie zaatakują, póki nie zostaną sprowokowane. Najbezpieczniej jest poruszać się w grupie. Wtedy na pewno nie zaatakują. Sprawa zmienia się, gdy to one mają przewagę liczebną. Zdolne są wtedy nawet zaatakować dwukrotnie większych, na przykład bezokie psy. Występują na marczu, ofensie i asuransie. Hoarding bug, bądź gromadzący robaczek. Albo poprawnie rzecz ujmując, ipi! Ulubieniec wśród wielu. Przez dźwięk z moda, tak? Chodzi o... Wiele razy się go wystraszyłem, uroczy jegomość, biegający i zbierający złom, zwłoki twoich kolegów i tak dalej. Można się z nimi nawet wymieniać za itemki, ale nie daj Bóg podniesiesz coś w ich obecności. No cóż, Sigurd opisał go tak. Robaczki gromadzące należą do błonkoskrzydłowych. Są to duże towarzyskie owady. Często żyją same, ale spotyka się również takie, które żyją w grupach. Mają prawie metr wysokości i pulwiaste ciałko. Rozrzedzenie ich płynów oraz krwi, a także materiału, który buduje ich karapaks, sprawia, że są naprawdę lekkie. Dzięki temu też potrafią latać. I sprawia, że wyglądają tak jakby przezroczyście. Nazwa robak zgromadzacz przypisana została przez wzgląd na ich terytorialną naturę. Jak wybiorą miejsce na gniazda, zaciągać tam będą wszelakie przedmioty, jakie znajdą i będą bronić go, jakby było jego częścią. Pojedynczy robaczek nie stanowi zagrożenia, ale grupa to już inna sprawa. Robaczki zbieraczki zaatakują cię, gdy będziesz się przy nich kręcił zbyt długo. Kochamy te głupie tuli robaczki. To jest notatka od niezłomnego Sigurda. Występują wszędzie poza rendem. Snerfly, a.k.a. sidło pchła, jest dziadostwem tak drażniącym, tak nieprzewidywalnym, że po spotkaniu tego zawijającego się wokół szyi dziada, jedyne na co masz ochotę, to strzelenie fikołka z fotela. Wygląda trochę jak skolopendra. Jak nazwa wskazuje, sidło, czyli się czai. A gdzie? Na suficie. Zazwyczaj przed drzwiami w ciemnym korytarzu. Chcesz go pokonać? Bij ścierwą łopatą albo uciekaj, bo to coś potrafi otwierać drzwi. A co mówi o niej bestiariusz? Jest to duży stawonóg z klasy skolopendr. Jego ciało wytwarza jedwab, którego używa do podwieszenia się pod sufitem. Jego egzoszkielet jest delikatny i upadek z wysokości może spowodować śmierć. Nie ma w sobie jadu. Ani nie gryzie mocno. Zamiast tego owija ci się wokół szyi i dusi. Uwielbia przebywać w ciemnościach, głównie w ciepłych miejscach. Nie przeżyłby w niskiej temperaturze. Więc zazwyczaj unika wiatru i światła słonecznego. Zabierz tego szczura na zewnątrz albo go zapiernicz. Myślę, że z jego wnętrzności byłby całkiem dobry szejk mleczny. Występuje wszędzie. Pająk bunkrowy. Jeżeli masz arachnofobię, no to cóż... Będzie to coś, co sprawi, że zatrzęsiesz portkami. Moje przygody z tym słodziakiem zazwyczaj wyglądały tak, że wychodził z wenta. Jest niby pseudoneutralny, ale jeżeli spotkasz go właśnie tak jak ja, wychodzącego z wenta, no to cóż, będzie cię gonił. Ale jeżeli spotkasz go naturalnie, z sieciami i tak dalej, to wystarczy, że nie wpakujesz się w jego pajęczyny i nie będziesz latał mu przed ryłem. Bestiariusz ma to do powiedzenia. Pająki bunkrowe należą do teraposy. Są największymi arachnidami w tutejszej galaktyce. Są też drugim największym odkrytym kiedykolwiek. Powiada się, że wyewoluowały tak, by polować na duże ssaki. Na kilkaset lat po podróży statku po galaktyce Oset. Teoria zwiększonej gatunkowości wokół gasnących galaktyk. Teoria ta odnosi się do podobieństw i pokrewieństw stworzeń znajdowanych na różnych planetach do tych istniejących na Ziemi. Przykładami mogą być tutaj wcześniej wymienione stworzenia. Sądzi się, że kiedyś stworzenia te wyglądały bardzo podobnie, bądź tak samo jak te u nas. Kontynuując, pająk bunkrowy produkuje sieci i rozkłada je w swoim wybranym miejscu gnieżdżenia. Będzie czekać, aż ktoś o to zaczepi. Zauważyć je można na ścianach, często na korytarzach, gdzie mogą wejść nieświadome niczego ofiary. Jeżeli spotkasz takiego pająka bez gniazda, zazwyczaj zawiesi się i w tym momencie powinieneś zostawić go w spokoju. Ale jeśli zaatakuje, lepiej nie walczyć bez odpowiednich narzędzi. Są powolne, ale nie daj się zwieść.
po to mają sieć. Także uważaj, gdzie stąpasz. Ich sieci można z łatwością niszczyć tępymi narzędziami. Bunkropająki potrafią stanowić spore zagrożenie dla ludzi i urban explorerów. Z ich istnienia nie płyną żadne korzyści. Spowodowało to nieformalną zgodę na zabijanie w Stanach, gdzie pająki te rezydują. Zostało to zatwierdzone przez ITDA 10 czerwca 1965. Braken, czyli orlica. Jako ciekawostka napomsknę tylko, że orlica to gatunek paproci. Nazywa się je też kwiatoczłekiem. Humanoidalna kreatura, która przysporzy was o zawał, zaufajcie mi. To jest najstraszniejszy przeciwnik z całej gry. Nie czekam. Gonicie? Dziewczynka! Kontruje się go, zerkając na niego na chwilę. Jak za długo popatrzysz, to przestaje być nieśmiały i leci na ciebie pełnym sprintem. Bestiariusz mówi tak. Jest ciągła debata, do jakiego podtypu przypisać Brekena. Jest to kręgowiec dwunożny, którego skóra ma kolor i frakturę buraka czerwonego. Nazwa orlica została wymyślona przez jego wypustki przypominające liście, które wystają z jego górnego kręgosłupa. Uważa się, że służą one do straszenia i nie mają żadnego innego zastosowania. Niewiele wiadomo na temat zachowań Brakena ze względu na jego nieuchwytność i małą populację. Mało wiemy z relacji ekspertów zajmujących się dziką przyrodą, którzy go spotkali. Jest inteligentnym, samotnym łowcą. Jego zachowanie zdaje się być powściągliwe, często reaguje agresją, nie będąc wcześniej sprowokowanym, a jednocześnie szybko ucieka, gdy dojdzie do konfrontacji. Brakeny są agresywne, gdy zostaną zagonione w róg, bądź gdy zbyt długo na nie patrzysz. Przypuszcza się, że po śmierci ich ciała przechodzą przez natychmiastowy rozkład, co jest naprawdę ciekawe dla zwierząt takiego rozmiaru. Ja dodam od siebie też to, że zawsze gdy takowy znajduje się w placówce, znaleźć będziecie mogli pokój kolorystyką przypominający backroomsy. Od czasu do czasu znaleźć tam będziecie mogli przedmiot, bądź swojego kumpla, gdyż takowy nosi swoje ofiary właśnie tam. Występuje wszędzie. Highgrodder, czyli slime, albo blob. No od siebie dodam tylko tyle, że są denerwujące, w szczególności gdy jesteś w ślepym zaułku i masz przy sobie jakieś ciężkie przedmioty. W innym przypadku łatwo je przeskoczyć. Cholerne kałuże. Ciekawe rzeczy o takowym można wyczytać w bestiariuszu. Jest to organizm eukariotyczny, który nie jest ani zwierzęciem, ani rośliną, ani grzybem. W skrócie jest protistą. Potrafi niesamowicie szybko się rozmnażać, nieraz w miliony malutkich osobników. Jednakże rzadko się rozszczepia. Preferuje być wielką masą, która zajmuje dużo miejsca i dzięki temu jest niebezpieczna. Jest niebezpieczniejsza, przez co też potrzeba dużych narzędzi bądź przynęt, by takowej się pozbyć. Przyciąga je źródło ciepła i tlenu. Potrafi wykryć się z dowolnego miejsca. Praktycznie nie istnieje żadna organiczna rzecz, której nie potrafiłby przerobić na swoją masę. Nie da się ich zatruć, gdyż ciągle zastępuje zatrute części nowymi, zdrowymi. Potrafią przetrwać setki tysięcy lat. Jeżeli kiedykolwiek znajdziesz się w potrzasku, wejdź na jakiś wyższy punkt. Nie potrafią się wspinać. Występują wszędzie. Mają świetny gust. W jakiś sposób zaprzyjaźniłem się z jednym. Mam podejrzenia, że była to moja muzyka. Tamper, albo jak ja to mówię, tuptuś, sprawi, że wyrzucicie swoje przedmioty, by zyskać choć trochę prędkości, aby uciec przed tą abominacją. Dziadostwo jest tak straszne, tak przerażające, gdy cię goni, że nie myślisz o niczym innym, jak o ucieczce. Co prawda łatwo się przed nimi schować, bo działają trochę jak taki byk, który zrobi szarże i się zawiesi. A oto słowa Sigurda. Tamper jest bardzo agresywnym, mięsożernym gatunkiem typu Chondrichthys. Czyli jego kuzynem jest nasz rekin. Ich szkielety są chrzęstne, co nadaje ich ciałom rozciągliwości i takiej jakby gumowatości. Ich nazwa wzięła się od faktu, że muszą zjadać swoje dolne nogi, by uciec ze skorupy jaja. Swoją drogą od samego początku ich dolne kończyny były bezużyteczne i mało funkcjonalne.
Ich przednie kończyny są bardzo silne i od czasu do czasu służą im do deptania ofiar. Potrafią osiągać wysokie prędkości w linii prostej. Są nieustępliwi, zazwyczaj na górze łańcucha pokarmowego. Ich największą wadą jest inteligencja oraz brak słuchu. Więc jeżeli spotkasz tuptusia, najlepszą decyzją będzie trzymanie się z dala od jego linii wzroku. Staje się on wolniejszy na rogach i łatwo można go tam zgubić. Ze względu na szybką i zmienną ewolucję tego gatunku, niektórzy snują teorie, że są one przykładem zwiększonej ilości mutacji, wpływającej na wzrost ilości różnych gatunków na planetach rozsianych po galaktyce Tysl. Występuje wszędzie poza Rendem. Spore Lizard, albo jaszczurka zarodnikowa, jest uroczym, ale też przerażającym jegomościem, w szczególności gdy wyskoczy wam zza rogu. Nie musicie się go bać, gdyż zazwyczaj będzie po prostu od was uciekał. Na początku bałem się go, a on w sumie reagował na mnie tak samo jak ja, na niego. Bestiariusz moment. Potocznie nazywane rozdymkami albo jaszczurkami zarodnikowymi. Lacerta glomerorum z rodziny aligatorowatych. Tak, ten ziemniaczek na nóżkach jest krewnym naszych aligatorów. Jest jednym z największych i najcięższych gadów. Mimo ich wielkich paszcz są one roślinożerne i nie mają mocnego ugryzienia. Uważa się, że ich cebulki na ogonach wydzielają substancję chemiczną, która przyspiesza wzrost gatunku grzyba Lycoperdon perlatum, którym następnie może potrząsać, by uwalniać zarodniki w ramach mechanizmu obronnego. Jest to coś na rodzaj symbiozy. Jaszczurki te są bardzo nieśmiałe i gdy tylko to możliwe, unikają konfrontacji. Jeżeli ich pokaz siły nie zadziała, to potrafią zaatakować. Nie zaleca się gonić ich w kąt. Są historycznie udokumentowane przypadki udomowienia tych jaszczurek setki lat temu, aczkolwiek wysiłki te zostały odpuszczone w celu pozyskiwania ich ogonów dla ich medycznych właściwości. Występują wszędzie. Nutcracker, dziadek do orzechów, najnowszy z potworów. No cóż mogę o nim rzec? Jest to dziadek do orzechów ze strzelbą. Pokonanie go sprawi, że dostaniecie potężną broń. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego dziadek do orzechów chodzi. Ano siedzi w nim kosmita. Podczas skanowania osiedla z jego buźki ukazać się wam może oko. Wtedy też możecie go zaatakować, albo nie ruszać się, by przeszedł, bowiem wykrywa on tylko ruch. Mimo tego, jak wygląda, jest on straszny głównie przez dźwięki, jakie wydaje podczas maszerowania. Niewiele dowiemy się z bestiariusza. Strażnicy domu patrzą swym niestrudzonym okiem, które wykrywa ruch. Pamięta stworzenie, które ostatnio zauważył, niezależnie od tego, czy się rusza, czy nie. Występuje wszędzie, poza owem. Coilhead, czyli sprężynogłowy. O ludzie, ten to dopiero jest zawiadiaka. Bracken to przynajmniej ucieka, jak na niego spojrzycie, a ten, jegomość, a w życiu będzie stał i patrzył się wam prosto w duże. Przypomina on, o Jezu, przypomina on nieco swoim działaniem SCP-173, także budowa może wam go nieco przypominać. Kontrujecie go patrząc na niego i zaufajcie mi, jest cholernie szybki. Bestiariusz opisuje go tak. Vir Coligerus, czyli potocznie nazywany sprężynogłowym. Nie został zbadany przez wzgląd na jego ogromną nieprzewidywalność i niebezpieczne właściwości. Zdarzały się przypadki, że dokonywał samozapłonu, gdy tylko zostawał dezaktywowany, bądź gdy próbowano go zbadać. Nosi w sobie niebezpiecznie duże pokłady radioaktywnych cząstek. Przez wzgląd na to i inne współczynniki spekuluje się, że powstał jako broń biologiczna na wojnę. Ale nie zostało to udowodnione. Sprężynogłowy wygląda jak zakrwawiony manekin z głową przyczepioną do ich ciała sprężyną. Ich charakterystyczne zachowanie jest definiowane głównie tym, że zatrzymuje się, gdy ktoś na niego patrzy. Aczkolwiek nie zawsze jest to pewna zasada. Gdy napotka go głośny dźwięk bądź jasne światło, czasami wejdzie w długi czas resetowania. Po prostu się na nie patrz, albo użyj granatu ogłuszającego. Sigurd. Występuje wszędzie poza Experimentationem i Assurancem. Zamaskowani. Mogą przypominać wam wyglądem i zachowaniem pewnego SCP-ka,
który również jest maską. Chodzi o SCP-035. Maski te można znaleźć rozrzucone po opuszczonych placówkach. Przypominają one złom, który zbierasz na co dzień. Magia zaczyna się dziać, gdy spróbujesz takową założyć. Przytwierdzi się ona wtedy do twojej twarzy i przejmie nad tobą kontrolę, robiąc z ciebie zombiaka. Niestety nie wiemy o nich zbyt wiele przez wzgląd na brak wpisów w bestiariuszu. Dlatego też powiem wam tyle, co wiem. Jest to drugi byt potrafiący opuszczać placówkę. Często bywa to frustrujące przez wzgląd na to, że potrafi zrobić to nawet świeżo po wylądowaniu. Tak, tak, tak. Przeciwnik ten pojawia się również bez nakładania maski na twarz. Zarażony będzie zachowywał się podobnie do pracownika, naśladując jego ruchy, by koniec końców dorwać tych niezarażonych pracowników. Jak was dorwie, wymiotuje wam do ust i cyk, jesteście jednym z nich. Występuje tylko na rędzie oraz tytanie. Jester, albo pajac z pudła. Pamiętacie strach, jaki przyswajał wam błazen z nakręconego pudełka? A co gdyby taki błazen chodził i nakręcał się sam? Tym właśnie jest ta kreatura. Jeżeli miałbym je do czegoś porównać, to z przyjemnością określę je jako tykające bomby. Więc taka rada na przyszłość. Uciekaj, gdy tylko go zobaczysz. Jak cię zauważy, zacznie nakręcać się, grając przy tym nutkę Pop Goes the Weasel. Gdy się nakręci, wyskoczy z pudła ogromna czacha, która cię zeżre. Nie ma o nim zbyt wiele informacji, ale Zygurd zgadza się ze mną co do joty. Wyłaź stamtąd, zanim zacznie szaleć. Nie możesz się ukryć, po prostu uciekaj. Nie ma żadnego pierniczonego wpisu naukowego. Powodzenia, wiesz tyle samo co my. Nazywamy go błaznem. Występuje na rędzie, dajnie, tytanie oraz marczu. Duch dziewczynki, no tak. Nazywam to potocznie schizofrenia update, gdyż tylko ty ją widzisz. Nie ma o niej żadnego wpisu, powiem tyle co wiem. Wybiera ona sobie pracownika, który jest najbardziej dochodowy oraz takiego, który ma paranoję, czyli obraca się co chwilę patrząc za siebie. Gdy się pojawi, no cóż, będzie obserwowała cię z niedaleka. Głośno przy tym oddychając, jakby poirytowana twoją obecnością. Podczas znikania zaczną mrugać światła, co widzi już każdy. Po pojawieniu się kilka razy wejdzie w stan pościgu, wtedy nic jej nie powstrzyma. Ściana, nie ściana, dziura, nie dziura. Ona jest tym drugim przeciwnikiem, który potrafi wyjść na zewnątrz. Gdy cię dorwie, wybuchniesz, tak jak tutaj eksplodował mój kumpel po fachu. Butelki. Mam na jej temat pewną teorię, ale o tym dopiero w chapterze trzecim. Występuje na tytanie, rędzie, dajnie, experimentationie oraz assurance. O firmie wiemy bardzo mało. Naszą jedyną interakcją z firmą jest zautomatyzowana wiadomość pozostawiona dla nas na statku. Witamy w twoim pierwszym dniu w pracy. To jest twój statek z autopilotem, na którym to będziesz spać i żyć podczas trwania kontraktu. Tutaj nagle wiadomość przyspiesza, niczym w reklamach. Z pomocą przychodzi nam spowolnienie tego własnoręcznie. Nieoficjalne poszczególne słowa i technologia oraz systemy wraz z, ale nie tylko. Zrozumiałem później z tego jedynie automatyczny statek i chyba coś o skanerze. Firma nie odpowiada za żadne szkody poniesione przez użytkowanie tego sprzętu, ani przez brak użytkowania tego sprzętu. Czujcie się jak w domu. By ukończyć procedury wdrożeniowe, przeczytaj instrukcję i wpisz coś w terminalu. Wierzymy, że będziesz świetnym nabytkiem dla naszej firmy. I zaczyna się niesamowita i klimatyczna piosenka. Great asset to the company. Great asset to the company. Asset. Great asset to the company. Asset. Zazwyczaj olewa się czytanie tej całej instrukcji. Ale jeśli podniesiecie takową, w oczy rzucić wam mogło się logo z wdzięczną nazwą. Halden Electronics, F-Power, CEO.
I tutaj mamy prawdopodobnie nazwę naszej śmiertelnej firmy. Na dole mamy dopisek o tym, że te informacje są jedynie dla autoryzowanego personelu i doświadczonych techników. I nie jest to do wglądu dla zwykłej publiki. Brak poszczególnych ostrzeżeń czy wskazań jest po to, by zwiększyć czytelność. Nie odpowiadamy za obrażenia ani śmierć w wyniku niepoprawnego użycia tych narzędzi bądź informacji. Super sprawa, nie? Przewracamy stronkę, mamy opis skanera i instrukcję, jak go używać. Czytasz sobie, czytasz, a na dole niespodzianka. Ostrzeżenie o tym, że skaner Echo jest podczepiony w lewej i prawej części twojego hełmu. I emituje promieniowaniem, które powoduje zwiększenie szansy na zachorowanie na raka i inne choroby. Jest nawet dopisek, że musieli oni o tym poinformować przez wzgląd na HDHAN, akt zdrowotny. Dalej przeczytać możemy coś niecoś o sprzedaży złomu na Gordionie. Jest ostrzeżenie, które mówi, by nie wałęsać się przy ladzie. Przygotuj cały swój złom, by położyć go na ladzie. Dyndaj dzwonkiem, aż firma otworzy drzwi. I zachowuj ciszę. Masz również informację o tym, jak powinno się podchodzić do tej pracy. Jedna osoba na statku otwiera drzwi, wyłącza działka, miny i informuje o niebezpieczeństwie. Bądź złomie w okolicy. Nie wiem, że lubisz siedzieć na statku, ty mała pi... Widzieliście zapewne żółtą karteczkę na statku, przyklejoną taśmą z napisem You're in deep. Access file Sigurd. Co znaczy jesteś w tym głęboko. Plik dostępu Sigurd. Sigurd, Sigurd, Sigurd. Gdzieś to już słyszeliśmy. No tak! To ten jegomość, który podpisał się pod robaczkami, zbieraczkami. Sigurd jest słowem klucz, by dobrać się pod warstwę fabularną Lethal Company. Sigurd jest osobą, której dzienniki możemy znaleźć rozsiane po księżycach. Pierwszy wpis jest już w komputerze i opowiada on o początkach pracy dla tajemniczej firmy. Log pierwszy. Data 22 sierpnia 1968. Cześć. Piszę ten dziennik, żeby zachować zdrowy rozsądek. Nie mogłem znaleźć żadnego sposobu na wykonanie najbardziej podstawowej czynności na tym starym, tandetnym komputerze, więc poprosiłem Desmonda, aby dodał funkcję dziennika. Do tej pory po prostu dodawałem własne notatki do bestiariusza. Wszystko, co wiem. Mój brat powiedział, że powinienem prowadzić dziennik, więc to robię. Piszę w sposób profesjonalny, bo te logi mogą stać się zapiskami historycznymi, gdyż zapewne będą leżeć tu przez lata. O ile nie zostaną zniszczone, tak jak to mówi Desmond. Jeżeli czytasz to w przyszłości, jesteś pewnie z innej ekipy. Przewrót w tej firmie jest niesamowicie wielki. Pewnie przez to, że ta robota zsie i każdy umiera. Może pomogę, ponieważ mam trochę doświadczenia. Koniec logu. A! Nasze imiona to Sigurd, ja, Richard, Desmond oraz Jess. No i jeżeli przyjrzeliście się pisowni angielskiej tego tekstu, to zauważyć możecie, że nasz przyjaciel robi dużo błędów w pisowni gramatyce. Desmond, Sidfd zamiast said, a spacja noder, I have some experience. Opcje są dwie. Albo nasz bohater jest bardzo młody, albo po prostu nie umie dobrze pisać. Jeżeli jest młody, to mamy kolejny przykład, dlaczego ta firma jest zła. Poznajemy tutaj czwórkę naszych bohaterów. Sigurda, Richarda, Desmonda oraz Jess. Wiemy, że Desmond to brat Sigurda i że potrafi coś niecoś w komputery. Potwierdza się też tutaj to, że cały bestiariusz jest spisany przez tą samą osobę. Ale tu śmierdzi. Data 24 sierpnia 1968. Kurde, mol! Ten strój uciska mnie, jakbym był cholerną mumią. Jestem dorosły mężczyzno, dajcie mu trochę miejsca między nogami. To mnie zabija, ja umieram. Mam nadzieję, że się cieszysz, tato. W końcu znalazłem pracę. Wal się. Każdy tu śmierdzi, w szczególności Rich. Wrzucę go do jeziora. Nie interesuje mnie to, z czego ono jest. Kocham odbębniać służbę na kamerach. O no, zapomniałem o dacie. Jest 24 sierpnia 1968. Ta klawiatura ma... Dzisiaj znaleźliśmy kilka patelni i dużego gwoździa. Warte prawie nic.
Do czego firma w ogóle tego używa? Ciasne, niezbyt wygodne ciuchy, konflikt z ojcem i śmierdzący Ryszard. Tego dowiadujemy się z tego loga. Dowiadujemy się również, że Sigurd lubi siedzieć przy kamerach. Huśtawka rzeczy. Nie znalazłem lepszego tłumaczenia. Wpadliśmy w huśtawkę rzeczy przez kilka ostatnich dni. Tak mówi Ryszard. Śmierdzi jak zjełczały tuńczyk. Najgorszy obóz letni, na jakim kiedykolwiek byłem. Data to 27 sierpnia 1968. Zawsze upewniamy się, by ktoś miał łopatę, by walić we wszystko, co się rusza. Zawsze zostaje też ktoś na robotę kamerową, by otwierał te wielkie drzwi z literami i numerami. Spytaj się Desmonda, czarodzieja, jak to działa. Myślę, że po prostu wpisuje w kodzie to, co jest na drzwiach. To wszystko. Sprzedaliśmy trochę dobroci dla firmy za 70% ceny. Przeraziłem się dzisiaj, słuchając pieprzonych, psychotycznych dźwięków za ladą. Nikogo to nie obchodziło? Nie mogę tego zignorować. Moja latarka nawet tam nie świeci. Strumień światła po prostu blaknie. Tutaj dostajemy mały tutorial o tym, jak powinno się to robić. Jedna łopata, jeden gość na statku, otwierający drzwi, wraz z tutorialem, jak to robić. Sigurd zaczyna też się zastanawiać, o co chodzi z tym, co jest za ladą. Co to za dźwięki i dlaczego nie dociera tam światło. Złota planeta. Sierpnia 1968. Rozmawiałem z głosem w walkie-talkie. Był jakby częścią krzyków. Powiedział mi, że złota planeta naprawdę istniała i że nie jest to tylko legenda. Powiedział też, że nie uderzył w nią meteor. Powiedział, że planeta została pożarta przez bestię i że są w jej ciele w trakcie trawienia. Spytałem się, czym jest ta bestia. Powiedział, że nie wie. Zjadła planetę i zapomnieli o wszystkim. Nie mogłem sprawić, by przestał gadać, ale powiedziałem mu, że jest po drugiej stronie dużej ściany i że mogę go stamtąd wyciągnąć. Powiedziałem, że był w środku budynku, wtedy zaczął panikować. Nie mogłem zrozumieć ani słowa, ale myślę, że powiedział coś o wypluwaniu łupin bądź skórek. Więc po prostu go wyłączyłem. Co za gówno. Jess mówi, że Złota Planeta to opowieść. Powiedziałem, że wiem, że nie jestem idiotą. Powiedziała, że powinienem odejść. Jeżeli ja odejdę, ona zrobi to samo. Czyli zostajemy. Została wspomniana tutaj Złota Planeta i bestia. Jak myślicie, o jaką bestię chodzi? Moim skromnym zdaniem chodzi o Jeba, który siedzi za ladą i zżera wasz złom. Dowiadujemy się też tego, że planeta ta została pożarta wraz z ludźmi przebywającymi na takowej. Krzyki z walkie-talkie. Testowałem, czy faktycznie zadziała, ale niestety nie. Jest jeszcze opcja z telefonem. Jednym z przedmiotów, który możemy znaleźć na księżycach. Tyle, że takowy odpala krzyk zawsze po wyciągnięciu. Wiemy tyle, że firma karmi śpiącą za ścianą bestię. Ale o tym w podsumowaniu. Podejrzane. Jest 31 sierpnia 1968 roku. Znowu jestem przy kamerach. I tak nienawidzę łazić po tym księżycu. Właśnie zaczęło padać. Siedzę sobie. Nie mogę spać na tych małych łóżkach dla mrówek. Dużo myślałem. Myślę, że ta robota jest podejrzana. Jeżeli to czytasz, pewnie dostały się tu tak samo jak ja. Dobrze płacą. Kontrakt jest tylko na sezon. Przeprowadzają cię telefonicznie, dziwnym głosem przez egzamin oceniający. Kontrakt podpisujesz już na promie z resztą ekipy. Ale przez ten cały czas nie rozmawiasz z nikim. Statek ma autopilota. Myślę, że głos na telefonie jest sztuczny. Miałem koszmary. Myślę, że chcę do domu. Ale nie przyjdę, czołgając się, płacząc i drapiąc w drzwi do domu ojca. To nie jego syn. To nie Sigurd. Żadnych głosów, ludzi, spotkań, ani nic. Podejrzane, nie? No ale przynajmniej dobrze płacę. Sigurd chce wracać do domu, miewa koszmary, jest mu niewygodnie. Ale ma coś do udowodnienia dla ojca. Dźwięk zza ściany. Data 4 września 1968. Obudzono mnie dziś wcześnie rano, gdyż lecieliśmy do firmy sprzedać nasz bezużyteczny złom. Cena wynosiła ponad 120%. Co Desmond skomentował słowami, że jest to rzadkie i nie możemy tego przegapić. To on pilnuje tych głupich giełd. Nadal tu posysa. Ryszard dalej śmierdzi jak kupa gówna. Ledwie śpię.
usłyszałem najgorszy dźwięk zza ściany. Brzmiało jak płaczące, czerwone twarze ubite i ściągnięte przez beton. Jakby ktoś używał tłuczka i miski, w której moja mama gniotła jej nasiona i przyprawy. Nadal to słyszę. Po prostu koszmar. Nikt inny tego nie słyszał, nie wiedzą co robić. Jess myśli, że jestem chory. Nie, po prostu mam dość tego taniego stroju. Po raz kolejny słyszymy o dziwnych dźwiękach za ściany, ale nikt prócz Sigurda tego nie słyszy. Tak jakby nasz bohater popadał w obłęd. Pożegnanie. Data 7 września 1968. Zostawiliśmy Ryszarda. Został już tylko jeden pokój do sprawdzenia i byłoby po robocie. Nie mogłem otworzyć drzwi, gdy tylko spojrzałem na monitor. Ryśka już nie było. To ten pierdolony, pomarszczony kwiatołeb, co łazi na dwóch nogach. Skręcił mu kark. Usłyszałem stryknięcie i już go nie było. Chciałem znaleźć Ryszarda, nawet jeśli był martwy. Ale oni stchórzyli. Ich twarze były blade jak u idiotów. Nie mają niczego w tych głupich czaszkach. Jedyne czego chcieli, to uciekać. Mnie też by zostawili. Wszyscy nienawidziliśmy Ryszarda, ale nie chcieliśmy tego. To nie jest tego warte. Znaleźliśmy parę nożyczek, pudełko ze stempelkami i kilka kabli, by sprzedać je za bezcen. To nie jest tego warte. Po co ta firma tego potrzebuje? Datą, kiedy ostatni raz widzieliśmy Ryśka, to 7 września 1968 roku. Sigurd nie radzi sobie ze śmiercią kompana. Jest zły na swoich współpracowników i zaczyna jeszcze bardziej kwestionować sens tego wszystkiego. Czy można mu się dziwić? Krzyki. Data 13 września 1968. Z jakiegoś powodu to ja musiałem zadzwonić do firmy, by zgłosić wypadek. Oni za bardzo się bali, by to zrobić. To był ten sam sztuczny głos, który pamiętałem z wywiadu przez telefon i z głupich filmów ćwiczebnych. Ale chyba usłyszeli to, co powiedziałem, bo powiedzieli, że skontaktuję się z jego rodziną i znajdę zastępstwo. To mówiło tak szybko. Odkryłem, że chodząc przy ścianie budynku firmy, używając walkie-talkie, możesz usłyszeć krzyki. Nie wierzyli mi, teraz wierzą. Brzmi dokładnie tak samo jak kilka tygodni temu. Chcą odejść. Powiedziałem, że nie jestem tchórzem. Dopiero co zdobyłem tę pracę. Pomysł. Data 19 września 1968. Poprzedni weekend daje poczucie, jakby Desmond i Jess w końcu się przebudzili. Przybędzie do nas niedługo czwarty członek załogi. Tym razem nie ryzykujemy. Nie zdobywamy już tak dużo, ale jest bezpieczniej. W końcu się wysypiam. Nadal jest do dupy. Nadal czuję Ryśka. Przysięgam, że śmierdział aż tak bardzo. Rozmawiałem o głosie z telefonu i o tym, że brzmiał sztucznie. Wtedy Desmond wpadł na dziwny pomysł. W końcu jest czarodziejem i sądzi, że da się namierzyć połączenie i dowiedzieć się, skąd dobywa się ten głos. Nie wiem, po co to robić, ale wyglądał na poważnego. Ostatnio zaczął używać terminala coraz częściej. Niedługo przybędzie do nich nowy pracownik. Ryszardem dalej capi, ale przynajmniej Sigurd zaczął się wysypiać. Jest szansa na to, że Desmond odkryje, skąd dzwoni i nadaje komunikaty nasza podejrzana firma. Nonsens. Data 27 września 1968. Desmond chce, bym spisał wszystko, co odkryłem i bym trzymał swój nonsens do minimum. Więc wypisuję swoje głupoty. Pieprzyć go. Nowym członkiem załogi jest Lucas. Jest zagubiony i przerażony przez cały czas. Co za dzieciak. No ale przynajmniej nie śmierdzi jak jakaś bestia. Przez cały wrzesień jest słonecznie i stroje średnio to znoszą. Okej, więc Desmond namierzył telefon i odkrył, że jest gdzieś grupa ludzi, która udaje, że do nas dzwoni z budynku firmy. Są oni na drugim końcu Układu Słonecznego. Dlaczego są tak daleko? Desmond mówi, że nie wie, ale ja myślę, że to przez to, że w ich budynku siedzi wielka kreatura. Tak jak powiedział mi głos. Uwięzili go i teraz my go mamy karmić, by był ujarzmiony. Po prostu chciałem mieć głupią pracę. Wychodzi na to, że firma wcale nie znajduje się za ścianą. Ale niespodzianka, nie? Są po drugiej stronie układu. Prawdopodobnie ze strachu przed naszym zaściennym, jego mościem, jego mackami. Ukrywanie.
Data 30 września 1968. Cały czas śnię koszmary o budynku firmy. I o tym, jak firma wydostaje się zza tej ogromnej ściany. Nie wiem, czy jakkolwiek wygląda, ale myślę, że jest wielkie i szybkie. Nie możemy znaleźć sposobu, by odkryć, czy głosy z telefonu były prawdziwe. Desmond mówi, że jest to za daleko. Spytałem się, czy możemy przejąć kontrolę nad autopilotem. A on powiedział, że chyba zgłupiałem i że mogłoby to nas zabić. Mówi, że musielibyśmy załatwić własny prom i wpisać koordynaty. A kto wie, co tam jest? Co jeśli nic? Zacząłem się zastanawiać, dlaczego nie pamiętam, skąd się tu wziąłem. Nie. Pamiętam tylko małe rzeczy, takie jak lot do budynku firmy, gdzie podpisaliśmy nasze kontrakty. Ale nie pamiętam wejścia na prom, nie pamiętam nawet, bym żegnał się z ojcem. W snach firma wcale nie jest tu zamknięta, a po prostu się ukrywa. Nie wiem, czy wrócę do domu. Biorąc pod uwagę to, co się dzieje, gdy nie załatwisz odpowiedniej ilości złomu, jestem w stanie stwierdzić, że prawie na pewno lot w stronę firmy skończyłby się wystrzeleniem jegomościów w próżnię. Żadnych świadków, żadnych pytań. Prawdziwa robota. Data 1 października 1968. Znowu zabrakło przekąsek i paczuszek z lemoniado. Desmond uważa, że granaty ogłuszające są bardziej przydatne. Cóż! Jeśli odłożę zamawianie moich rzeczy na inny dzień, zesram się na dźwignię sterującą i spytam się, co myśli o swoich granatach ogłuszających. Desmond, nie czytaj tego. Wiem, że nie jestem czarodziejem, ale znowu jestem komputerogościem. Zawsze, gdy wychodzę na WoWa, mówią, że staje się blady, jakbym umarł. Więc kazali mi tutaj siedzieć. Myślę, że zmiękłem czy coś. To Lukas się boi. Powodzenia odtrzymania go od postradania własnych zmysłów. Mógłbym pospacerować nocą, jakby to było moje podwórko. Ale no, widziałem na wzgórzu Richarda, po drugiej stronie rzeki. Ale to było 3 dni temu. Nie, że się boję, ale po prostu staje się zimno. Myślę, że chcą po prostu mnie zostawić z byle powodu. Tęsknię za ojcem. Mam nadzieję, że nie przebywa na Titanie. Ludzie mówią, że w przeciągu 2 lat zmieni się nie do poznania. Jess mówiła, że niedługo będzie wojna i tylko na to czekają. Zawsze, gdy idziemy sprzedawać, cały budynek drży, jakby w środku był jakiś głośny piec. Boją się odejść. Prawie nie śpimy, by tylko zliczyć cel. Za każdym razem jest coraz gorzej. Czuję się, jakby ktoś wyciskał mnie przez igłę. Chciałbym wrócić. Lepiej pracowało się dla ojca. Nawet jeśli nie miałem niczego. Po prostu życie z dnia na dzień. Lubiłem, gdy woził nas poza miasto, byśmy popatrzyli na wodospad. Chodziliśmy po tych drewnianych schodach. Po prostu chciałem prawdziwą pracę. Sigurd zaczyna stradać zmysły. Ale nie tylko on. Wymogi się zwiększają, przez co prawie nie śpią. Uderza go tęsknota za domem i wcale mu się nie dziwię. Klaustrofobiczna budka, wożąca cię po kosmosie, to nic przyjemnego. Dowiadujemy się też, że w tamtym okresie Titan był zamieszkały i funkcjonował normalnie. A raczej kończył swoje funkcjonowanie. Mam pewną teorię co do aktualnego klimatu. Jest tu mowa o wojnie, więc pogoda może być wynikiem zimy atomowej. Ale tutaj to nie bierzcie mnie na słowo. Desmond. 15 października 1968. Desmond, szyfruję te wpisy, by je ukryć. Obawiam się, że firma będzie chciała je usunąć, gdy tylko takowe zostaną odkryte. To wszystko przykrywka. Mieliśmy myśleć, że to tylko transakcje, ale naszą prawdziwą robotą jest karmienie nieokrzesanej bestii. Jak długo jeszcze będzie pełna? Kiedy głód stanie się nie do zaspokojenia? Bóg wie. Może ma to coś wspólnego z tymi odosobnionymi księżycami. Ktokolwiek to czyta, przepraszam cię za obarczenie tym wszystkim. Proszę, życzę ci miłego dnia i nocy, gdyż tylko to dla nas pozostało. Dzienniki, które znajdujemy rozsiane po księżycach, są z roku 1968, co świadczyć może o tym, że uniwersum te w tamtych latach rozwinęło się na tyle, by podróżować międzyplanetarnie. Ale czy wiecie, jaki rok mamy w czasie waszej służby w firmie? Od ostatniego wpisu do teraz minęło ponad 500 lat.
Możemy śmiało stwierdzić, że nasi bohaterowie dawno nie żyją. Stety, niestety nie wiemy, co się z nimi stało, ale mam kilka pewnych spostrzeżeń. Kojarzycie imię Jess? Nie wiem, czy wiecie, ale po wpisaniu tego imienia do terminala wyświetli wam się informacja, jakobyście nie zeskanowali tego stworzenia. No i możecie pomyśleć, że to pewnie błąd. No nie. Sigurd odpala logi. Informacje o Desmondzie zostały usunięte, a Jess prawdopodobnie jest nie do poznania. Wiecie, jest jeden potwór, którego nie da się zeskanować, mianowicie dziewczynka. Czy to o czymś świadczy? Być może nie. Ale możemy sobie pospekulować, iż Jess i ta dziewczynka mogą być jednym. Jess chciała odejść, a co robi dziewczynka? Gania was, próbuje przestraszyć, może ostrzec. No ale koniec końców sprowadza się to do tego, że eksplodujecie, więc kto wie, jaki jest prawdziwy powód tej notki o Jess. Jeżeli natomiast zastanawiacie się, co z Desmondem i Sigurdem, mam pewną teorię. Nie wiem, czy wiecie, ale pod firmą na księżycu Gordion są takie jakby rampy, gdzie znaleźć możecie jeden z dzienników. Ale jeżeli zboczycie ze ścieżki i wykażecie się umiejętnościami, możecie wskoczyć na małą betonową platformę z dużym urządzeniem na środku, na którym to napisane będzie Don't Tell, czyli nie mów. Na ścianie widnieje kółeczko oznaczające cel. Są tam dwa miejsca na te baterie, które możecie znaleźć rozsiane po planetach. Ogólnie póki co nie da się nic z tym zrobić, ale w przyszłości, kto wie, może wiercimy się w ściany, albo koniec końców nam nie wyjdzie i zostaniemy pożarci. Gra ta jest niesamowita i z chęcią nagram jeszcze kilka materiałów z takowej. Jeżeli będziecie zainteresowani, to nagram materiał, w którym to pokażę wam, gdzie znaleźć możecie wszystkie dzienniki Sigurda. I możemy też pomyśleć coś o różnych sztuczkach w kwestii grania. Ale to zobaczymy nieco później. Ja chciałbym ci podziękować, drogi widzu, za czas poświęcony na obejrzenie bądź odsłuchanie tego materiału. Jeżeli ci się spodobał, zostaw swoją opinię i łapkę w górę. Jeżeli masz znajomych, którzy również lubią Lethala, to wdzięczny będę, jeżeli podeślesz im ten materiał. No i to by było na tyle. Baja. Cześć.